Siemanko Ludziska, z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z symulowanej kariery Lechem Poznań. A dzisiaj czeka nas m.in. finał Pucharu Polski, plus do tego zmagania w półfinale Ligi Europy. Jest to już tak naprawdę decydująca faza tych rozgrywek. W finale Pucharu Polski zagramy z Wisłą Kraków, która wygrała z piastem Gliwice, ponieważ mniej bramek straciła u siebie. Bo ogólnie obie drużyny w półfinale strzeliły po cztery bramki. Oczywiście wystąpimy w najmocniejszym możliwym składzie. No bo to jest finał. A chcemy wreszcie zdobyć ten puchar polski. Oby to nie był przeklęty finał, jak większość w wykonaniu Lecha Poznań. Zacznajmy to spotkanie i zobaczmy, jak się potoczy. Początek klasyczny, a jednak nie, bogajos zdobywał bramkę już w dziewiątej minucie. A wydawało się, że będzie to nudny początek, a tu jednak taka niespodzianka. Do przerwy Lech prowadzi jeden do zera, ale tuż po przerwie Pawłowski podwyższa nasze prowadzenie. Fantastycznie o to właśnie chodzi Zmiany w wiśle Kraków, ale jak widzimy na razie nic nie przynoszą ciekawego Sztylicz buduje skarnego, a Pawłowski się nie myli I Lech Poznań pokonuje Wisłę Kraków w finale Pucharu Polski 3 do 0, zdecydowane zwycięstwo Kolejorza Tak naprawdę lepiej być nie mogło Fantastyczny mecz W wykonaniu drużyny z Poznania wreszcie udaje się zdobyć Puchar Polski Długo kibice w Poznaniu musieli na to czekać Ale wreszcie się doczekali no, pochwalmy naszą drużynę. Ostatnio to przynosiło pozytywne rezultaty, więc nie planuję tego zmieniać. Koniec zawieszenia Kokalowicza. Okej, okay, może być. Za chwilę dam go tutaj na ławkę rezerwowych, bo to jest jednak piłkarz, który powinien chyba się tam znajdować, albo czekajcie, jeszcze zrobimy taką zmianę. Paslak tutaj się pojawi, a niech Kokalowicz jeszcze chwilę pobędzie w tych głębokich rezerwach. Kostewicz na pewno nie zawiódł w meczu finałowym, ale jednak to Paslak jest moim pierwszym wyborem. No, i okej, okay, tutaj wszystko już załatwione, co powinniśmy zrobić. No i co, można przejść dalej, tylko niestety trochę laguje, no bo wiadomo, zbliżają się rozgrywki Ligi Europy, no to tak się musi dziać. Najlepszym piłkarzem turnieju, zaraz zobaczymy, kto został: Maciej Gajos. No, to jest na pewno coś dobrego. Fantastyczny występ tego piłkarza, no i zasłużył na tą nagrodę. To nie ulega żadnej wątpliwości. No, niestety, widzicie, trochę to się wiesza. Zobaczymy sobie jeszcze statystyki zawodników w Pucharze Polski, jak to wszystko się zakończyło. Kto został królem strzelców? Obstawiam, że Gajos. Tak jest, Pawłowski, Gajos, Exequo. Najwięcej asyst miał Gajos, dlatego to on otrzymał tą nagrodę. Najwięcej czystych kąt Karacić, drugie miejsce Załuska, trzeci Kelemen. I tak naprawdę tylko ci, ci trzej bramkarze zachowali czyste konto w Pucharze Polski choćby raz. A Karaciciowi... Udało się to aż trzykrotnie, dlatego zdobył tą nagrodę. Oczywiście czas na trening, tutaj nasi piłkarze cały czas się rozwijają. Myślę, że jest to optymalna obecnie piątka do treningów. Kownacki się obecnie rozwija, świetnie. 80 overalla, Martinez jest odrobinę lepszy. No ale wiadomo, Martinez jest obecnie napastnikiem numer jeden w Lechu Poznań. Kownacki jest raczej jego zmiennikiem. Teraz gramy ważny mecz z Benficą. No, na pewno łatwo nie będzie, to już jest półfinał Ligi Europy. Chyba nikt nie przypuszczał, że znajdziemy się w tej fazie rozgrywek, a jednak tu jesteśmy. I miejmy nadzieję, że odniesiemy sukces. No tutaj cztery wiadomości aż. No co tutaj się dzieje tak? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, no, niestety ta Liga Europy magiczna wiesza to wszystko tak pięknie. Że to aż się w głowie nie mieści. Comiesięczny raport o juniorach przyjrzymy się mu. No jest niby ten jeden piłkarz, ale ma tak niski bazowy overall, że nie jestem pewien, czy chce go. No, powoływać do pierwszego zespołu, bo to się raczej mija z celem. Kontuzja na treningu. Ciano, no nie, mój najlepszy z prawoskrzydłowy doznaje kontuzji. No to jest dramatyczna wiadomość, ale na szczęście mamy Tomasza Kupisza, który tam może występować. Ten He zagra na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, a Tomasz Kupisz zagra na prawym skrzydle. No nie mamy innego wyjścia, niestety, Ciano wypada. Wielka szkoda, to jest podpora zespołu, ale bez niego musimy sobie poradzić. W takich momentach poznaje się prawdziwy zespół, trzyma dobrą ławkę rezerwowych i potrafi zastąpić gościa, który wydaje się być, tak na pierwszy rzut oka, nie do zastąpienia, ale myślę, że my jednak mamy na tyle wartościowych zmienników, że dadzą sobie radę. No i okej, okay, to już załatwiliśmy. Pierwszy mecz z Benfica bodajże gramy na własnym stadionie, co nie jest oczywiście korzystne, bo mecz rewanżowe gramy na wyjeździe, a jednak lepiej grać rewanż. U... U siebie, no bo to jednak daje lepsze możliwości. Ciano przyjął nowy kontrakt, nie dziwi, mi, nie dziwi mnie to, no bo jednak jak masz kontuzję i dostajesz propozycję kontraktu, to najczęściej ją akceptujesz, bo nie wiesz, jaka będzie Twoja przyszłość. Pawłowski również zaakceptował kontrakt, chory VAT. Jedynie Markowicz odrzucił, ponieważ nie podoba mu się rola w zespole. No spoko może być. No tutaj widzę, że Bielik chce wystąpić, no ale to jest zbytnio ważne spotkanie, żeby tego młodego gracza dać do pierwszego składu. Wystąpi nasz. Podstawowy tak naprawdę garnitur, nie możemy nikogo oszczędzać, no bo tak naprawdę w tym meczu zadecydują się nasze losy w europejskich pucharach. Jeśli zdecydowanie przegramy, no to już nie mamy na co liczyć w rewanżu. No widzicie, chwilę ten mecz się ładuje, ale miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się happy endem i naszym zwycięstwem. Zobaczymy w jakim składzie wystąpi Benfica, która w ćwierćfinale Ligi Europy wyeliminowała Walencję. Nagrają no, chyba w najmocniejszym możliwym składzie. No i okej, okay, to spotkanie na razie nie jest wielce fascynujące, ale żona zdobywał bramkę. 1 do zera dla Benfiki. No nie jest dobrze obecnie. Straciliśmy bramkę u siebie. Pawłowski wyrównuje tuż po przerwie. No ale i tak to nie jest fajny wynik dla nas, bo to jest jednak bramkowy remis. 20 minut do końca. Zobaczmy, jak potoczy się cała sytuacja. 5 minut do końca. No i to spotkanie kończy się remisem 1 do 1. Niby nie najgorszy wynik, bo jednak remis, ale bramkowy straciliśmy bramkę u siebie i tak naprawdę remis 0 do 0 w Lizbonie eliminuje nas z Ligi Europy. Zobaczmy jak tam sytuacja no w tej drugiej parze półfinałowej. Za moment się temu przyjrzymy tylko no musimy trafić jeszcze do tych rozgrywek, no bo to chwilę zajmie oczywiście. W drugim półfinale PSG pokonało 2 do 0 Zenit. Zasłużone pewnie jest zwycięstwo w Paryżan. Są oni faworytami oczywiście tych rozgrywek. I jak nie zdobędą Ligi Europy, no to to będzie raczej sensacja. No i okej, okay, tutaj widzimy konferencja prasowa. Udamy się na nią oczywiście. Sprowokujmy tutaj trenera. oni na pewno da się sprowokować. Miejmy nadzieję, że coś to pozytywnego da. No i przechodzimy dalej. Właśnie nie wiem, jakim tutaj składem występować, czy podstawowym, czy raczej rezerwowym. Hm. Co by tutaj właśnie zrobić? To trzeba mocno przemyśleć. I tak jeden gracz nie może grać na pewno, a Paslak tak jest na ławce rezerwowych, więc musimy go przesunąć do głębokiej rezerwy. Tutaj w jego miejsce pojawi się Majewski, no bo nie mam żadnych innych ciekawych zmienników, więc niech Majewski od czasu do czasu również posiedzi na ławce rezerwowych, no bo jest to niezły gracz, pewnie w wielu innych klubach grałby w podstawowym składzie, ale u nas jest zaledwie rezerwowym. No tutaj myślę, że w tym rezerwowym składzie i tak Kostewicz powinien grać. Czy to jest podstawowy? To jest chyba nasz podstawowy skład. Tak jest. I myślę, że jednak ten podstawowy dostaje szansę. Dlaczego? Ponieważ w meczu z Zagłębiem Lubin sobie odpoczną, bo to jest tuż przed meczem z Benfica, a nie chce ryzykować grania dwóch meczy rezerwowym składem, bo to już jest jednak ta runda dodatkowa. No i zaczyna się spotkanie z Jagielonią. Gajos zdobywał bramkę ostatnio. Ten gracz jest niezawodny, co mnie bardzo cieszy. 2 do 0. Znowu Gajos. No naprawdę klasa, po prostu klasa. Bednarek ukarany żółtą kartką. Konczenowski wchodzi za Frankowskiego. Wasiljew zdobywa bramkę kontaktową, ale na szczęście Pawłowski na 3 do 1. I tego zwycięstwa już nam nikt nie odbierze. Powinniśmy się z tego cieszyć. Wygrywamy z Jagiellonią 3 do 1. Bardzo dobra gra naszego zespołu. Mimo zmęczenia kilku zawodników. I ok, tutaj sobie zobaczymy tabelę. No, jesteśmy liderem, mamy 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Dość na razie pewne prowadzenie, no, ale jednak. Zostało jeszcze 6 kolejek, no i nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów. Tutaj koniec zawieszenia, więc Paslak może wrócić do pierwszego składu, w miejsce oczywiście Kostewicza. Kostewicz to jest taki naprawdę solidny zmiennik, ale jednak, tylko zmiennik. Raczej do pierwszego składu się nie nadaje. No i okej, okay, tutaj, jak widzimy, wszystko załatwione. Teraz czeka nas mecz z Zagłębiem Lubin, więc wystąpi tutaj całkowicie rezerwowy skład. Jedynie z poprzedniego meczu zostaje Kostewicz, który zastępował Paslaka. Trenujemy jeszcze przed tym meczem, no bo jednak podstawowy skład musi wypocząć przed meczem z Benfica. No jesteśmy bliscy sprawienia sensacji i awansowania do finału Ligi Europy. No na pewno w Lizbonie nie będzie łatwo, bo gospodarze będą zmotywowani, kibice pewnie będą chcieli ich ponieść do zwycięstwa, ale my chcemy pokrzyżować ich plany. Nawet zagłębiam lubin, no nie jest, nie mi się, zbytnio istotny. Jeśli tutaj padnie remis, wcale się nie zdziwię, ale jednak chciałbym zwyciężyć, zobaczymy, jak to się potoczy. Skład całkowicie rezerwowy, zobaczymy, jak sobie ci chłopacy poradzą. No, spotkanie na razie nie jest fascynujące: żółta kartka dla Kostewicza. Miejmy nadzieję, że wreszcie zacznie się coś dziać. Czy pierwsza połowa przyniesie jakieś bramki? No niestety nie. 0 do 0 do przerwy. Wasilewski pojawia się w miejsce Bielika. Gol Starzyńskiego, niestety, za głębie prowadzi. No nie jest to dla nas na pewno dobra wiadomość. Czerwona kartka Kostewicza do tego, ale na szczęście Gajus wyrównuje z rzutu karnego, i w tym meczu mamy remis 1 do 1. Mecz kończyliśmy w dziesiątkę, więc ten remis możemy uznać za w miarę dobry wynik. Jak na ten cały taki splot nieszczęśliwych zdarzeń. No i okej, okay, tutaj widzimy dwie wiadomości w biurze, za moment się im przyjrzymy. Zobaczmy o co dokładnie chodzi. Konferencja prasowa i zawodnik zawieszony, rozumiem na spokojnie wszystko. Znowu pochwalimy Lecha Poznań, bo tak po prostu najlepiej jest. Wtedy piłkarze są dobrze zmotywowani i miejmy nadzieję, że znów przyniesie nam to sukces. No i okej, okay, tutaj wszystko załatwione. Możemy sobie zobaczyć tabelę ekstraklasy po tym remisie, który no, na pewno... Pozwolił Legii zbliżyć się do nas, no bo jednak nie obstawiam, żeby Legia przegrała swoje spotkanie i żebyśmy mimo tego remisji mocno czyli w ligowej tabeli. Zaraz zobaczymy, druga faza. No jeszcze Legia nie rozegrała swojego spotkania, ale jeśli zwycięży, to zbliży się do nas na trzy punkty i to już będzie bardzo tak naprawdę nikłe prowadzenie. Właśnie to jest to. Ten podział punktów w polskiej Ekstraklasie. Niby wpływa na to, że są większe emocje, ale jednak dla drużyny, która kumulowała punkty przez cały sezon, to jest zła wiadomość. No bo jednak praktycznie połowę przewagi zabiera się tej drużynie, a to nigdy nie jest fajne. No i okej, okay, tutaj jak widzimy. Podstawowy skład nie jest w pełni wypoczęty, no ale nie mamy wyjścia. Takimi składem musimy grać. To są nasi najlepsi piłkarze i miejmy nadzieję, że dadzą radę pokonać Benfikę. Oczywiście. Jedziemy na mecz wyjazdowy do Portugalii. Ale chcemy tam zwyciężyć. No i Okej, niech się to wszystko rozpocznie. No, chwilowo, wiadomo, lagi muszą być. Bo bez tego by się nie obeszło tutaj. U siebie zremisowaliśmy 1 do 1. Tutaj jedziemy po zwycięstwo, bo tak naprawdę nic innego nas nie urządza. No chyba że remis 2 do 2. No i niestety MitroGluna 1 do 0. Żółta kartka dla Senesiego że w międzyczasie prowadzi z Zenitem, żona z 2 do 0, Żardel ma kontuzję, to dla nas nie jest żadne pocieszenie tak naprawdę, Rafa na 3 do 0 no to już jest po prostu deklasacja, żółta kartka jeszcze dla Paslaka, żona z 4 do 0 to jest najgorszy mecz Lecha Poznań w tym sezonie. No i nawet nie udało nam się zdobyć bramki kontaktowej. W dwóch meczu przegrywamy 5 do 1. Dramat, po prostu dramat. Dlaczego akurat teraz musieliśmy zagrać aż tak słaby mecz? Niby wielki sukces. Udało się dojść do półfinału Ligi Europy, ale tam zostaliśmy zmiażdżeni przez Benficę. I nie ma co zbytnio używać lekkich słów. Trzeba powiedzieć prosto z mostu jak jest. I zobaczymy. Ale obstawiam jednak, że to że zagra w finale. No bo ciężko... Obstawiać, żeby Zeynep awansował. Tak jest, 4 do 1 w dwóch meczu PSG zmierzy się z Benficą w finale Ligi Europy. Ciekawa para na pewno. PSG jest wielkim faworytem. Zobaczymy, czy uda im się zdobyć to trofeum. Benfica na pewno nie podda się bez walki. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak tam to Statystyki zawodników oczywiście w Lidze Europy. Najlepszym strzelcem jest Nani. Najwięcej asyst Parejo. Jeśli chodzi o czyste konta, to za moment zobaczymy. Zomer, Kryciuk i Łodygin mają najwięcej, po 5, no a żółte i czerwone kartki, jak wiadomo, nie są istotne to raczej nie jest powód do chluby. No i okej, okay, tutaj jak widzimy nagroda z turnieju no niby fajna nagroda no ale i tak, nie spełnię większości wymagań w Lechu Poznań, ponieważ musiałem obniżać pensję, a tego nie robiłem. Dlaczego? Bo chciałem o cokolwiek walczyć. No nie można obniżać pensji, jeszcze liczyć się w walce o tytuł mistrzowski bo nagle jakie ja miałbym obniżyć największej, na przykład, gwiazdzie zespołu, pensję? I jeszcze liczyć, że ona się na to zgodzi. No, przecież takich ludzi po prostu nie ma. Albo by ten piłkarz nie podpisał nowego kontraktu, albo by się jeszcze zdenerwował i chciał odejść z Lecha Poznań. Naprawdę nie rozumie takiej polityki. Walczy człowiek w Lidze Mistrzów, walczy potem w Lidze Europy, a wymaganiem finansowym jest to, żeby obniżać pensje. Nie mogli powiedzieć, żeby na przykład, nie wiem, mniej wydawać na transfery cokolwiek, ale nie tak absurdalne wymaganie jak obniżanie pensji. Bo tego się po prostu nie da zrobić. Musiałbym sprzedać jakiegoś piłkarza, który miałby wysoką pensję i tylko w ten sposób mógłbym realnie obniżyć płacę. No a tego nie chciałem robić, bo chciałem walczyć w tym sezonie o najwyższe cele. Udało się zdobyć Puchar Polski. Miejmy nadzieję, że i wygramy zmagania, że wygramy ligę, no bo to jeszcze przed nami. W następnym materiale myślę, że zakończymy zmagania ligowe no i zobaczymy jak nam pójdzie. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!